jest nasz kolejny projekt muzyczny. Tym razem chcemy przedstawić utwory, które kojarzą nam się z nadchodzącymi wakacjami, czyli o podróżach, o miłościach. Natomiast przy tym wszystkim chcemy, żeby taki koncert też czemuś służył. I zaprosiliśmy do współpracy schronisko dla zwierząt, Psitul, które działa w Zabrzu. Jesteśmy zespołem z Zabrza. Poza tym w naszych szeregach są ludzie, którzy bardzo kochają psy i mamy też osoby, które same adoptowały właśnie psy ze schronisk czy z fundacji. No i bardzo nam leży po prostu na sercu los tych psów i wiemy, co się z nimi dzieje w wakacje szczególnie. Tak jak właśnie na Boże Narodzenie wszyscy biorą psy, to potem pierwsze wakacje przychodzą i te zwierzęta stają się niepotrzebnym, zbędnym bagażem, który ląduje po prostu gdzieś na ulicy, gdzieś w lesie. I chcemy też edukować ludzi, że można postąpić inaczej, że pies to też jest członek rodziny, pełnoprawny członek rodziny. Tak jak nikt by nie wyrzucił dziecka na wakacje, tak nikt nie powinien wyrzucać psa na wakacje, bo jest to żywe, myślące, czujące stworzenie. Więc chcemy tym koncertem pokazać, że można inaczej i chcemy też oprócz tego jakby już pomóc tym psom, które znalazły się w tej trudnej sytuacji i zebrać datki i pomóc schronisku akurat temu naszemu zabrzeńskiemu. Takie wydarzenia bardzo promują nasze schronisko, co przekłada się nie tylko na dary, ale również na najbardziej realną pomoc, jaką można dać zwierzakom, czyli po prostu na adopcję. Dlaczego ten okres wakacyjny jest taki szczególny? Okres wakacyjny jest szczególny, ponieważ w wakacje przytrafia się bardzo dużo porzuceń psów oraz dużo ludzi wyjeżdża na wakacje, przez co tych adopcji jest mniej, więc ważne jest promowanie schroniska i naszych psiaków oraz kotów właśnie w okresie wakacyjnym. Uwielbiam muzykę i uwielbiam psy, także połączenie idealne. A panu jak się podobało? Świetny koncert, jak zawsze, bo Luna Plena zawsze daje radę i są świetne koncerty. To bardzo pomaga osiągnąć cel w schronisku, uświadomić ludzi, jakie są problemy ze zwierzakami. Bardzo się podobało, bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie. Poczułem się chyba tak, w taki sposób, jaki był zamysł. Wiadomo, szczytny cel, na który też idę wesprzeć, bo warto wspierać schronisko. Mi się podobało, bardzo fajnie było. Co byś powiedziała osobom, które nie wiedzą, co z tymi zwierzakami zrobić? No ja bym powiedziała tak, żeby po prostu zamiast wyrzucić te psy czy coś, czy koty, żeby po prostu dać na przykład, nie wiem, do jakiegoś sąsiada, albo są też hotele dla psów, żeby nie wyrzucać, no bo to, no nie fajne bardzo. Jesteśmy zachwycone. Nosimy się z zamiarem być za tydzień w Krakowie i jeszcze raz być na tym samym występie. Może ulubiona piosenka? No myślę, że bez wątpienia Kokonat. Myślę, że tak. Tak, bez dwóch zdań. Tak, dokładnie. Tak. Wpisuje się pod tym. Jest istotne, żeby zwracać na to uwagę, bo zwierzak jest częścią rodziny, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że pójdzie w eter.